heart don't stand too close. You gon' fuck around and drown off this way. Doing all these shows, I've been on the road. I don't care where I go, long as I. Witam wszystkich, moi serdecznie. Ja jestem Kamika Zegra, a dzisiaj was witam w kolejnym odcinku ze Szkoły Driftu, moi drodzy. Dzisiaj jesteśmy w BMW M5E39. O ile się nie mylę, jest to wymaksowane auto. Później wam pokażę, co to auto ma w sobie. Jest to, krótko mówiąc, wymaksowane, zrobione pod siebie. Jeszcze tym autem nie jeździłem. Zrobione zeszłej nocy. Aczkolwiek byłem zbyt zmęczony, aby cokolwiek odpalić, cokolwiek zagrać albo nagrać. Więc... tak, więc moi drodzy, jak wiecie, wyszedł właśnie najnowszy pack, którym jest Fortune Island, który właśnie dodatkiem jest to, że jest mała wyspa, na którą właśnie w tej chwili się teleportujemy, jak w Forzie Horizon 3 mieliśmy Blizzard Mountain, tak tutaj mamy właśnie w Fortune Island. A więc moi drodzy, oto jesteśmy właśnie w Fortune Island. Pokażę mapę, jak to wygląda. Oh, fantastycznie, w końcu zrobione pod nas. Nie, facet, odsuń się, facet spada. No, facet, kurde. O, tu mam. Jest to Drift Zone, który nabiłem już 352 tysiące wczoraj. 3 gwiazdki są na 200 tysięcy. Uwierzcie mi, ten szlak jest zrobiony od tak. Tongi, Door to Door, Drift Mountains w końcu otrzymaliśmy. Co prawda dostaliśmy z Forza Horizon 1, 2, 3 i 4. Dostaliśmy expansion pack w czwartej odsłonie Forza Horizon 4. Cokolwiek, pod drift, serio. Trochę jeszcze, że tak powiem, zaniedbują nas Turn 10 i tak dalej. No ale nie jest źle. Również fajnym dodatkiem jest to, że są jakby odkrywanie skarbów, tak? Jako pirat trzeba zdobywać skarby, nie skarby odkrywać. I jak się odkryje skarb, to otrzymujecie, moi drodzy, milion kredytu, co jest moim zdaniem bardzo fajnym dodatkiem z tego powodu, że nic się to nie kosztuje, wystarczy po prostu podjechać tak samo jak znalezienie tablicy. O, facet, kurde, wow. I dostajemy milion kredytu za nim, po prostu to, że znaleźliśmy tablicę, powiedzmy, więc bardzo fajny dodatek. Okej, moi drodzy, Viper już jest, Vipery już czekają. My lecimy naszą BM-ką E39, M5 to jest. Moim zdaniem jest to jedna, to jest moim zdaniem chyba najładniejsza M5, która wyszła od BMW. Te nowe kompletnie w ogóle mi nie podchodzą, to jest w ogóle nie mój styl, nie mój, jakoś nie przemawiają do mnie. Okej, coś w ogóle w punktach ten słabo mi idzie w tej chwili, dopiero się wyszedłem. Okej, przyjechałem tam dopiero raz, zeszłej nocy właśnie, bo mówię, no chciałem się nagrać, ale nie miałem ani werwy, ani... O kurde, szerzej muszę, bez szybie, dawaj. Redukujemy na trójeczkę. Ani werwy, ani ochotę, jak się nie miałem, było druga w nocy w ogóle, więc nie miałem jak to... Nie chciałem szajsu dawać. Aczkolwiek strasznie mi króciło, bo chociaż raz się przejechać. I powiem wam, że jest fajny szlaczek. Jak widzicie, właśnie trzeba mieć ciepłynkie, mocniejsze auto. I za tym tyłkiem zarzucać. Co prawda, nie powiem, że nie. Te punkty jakieś strasznie samo mi wchodzą. Nie wiem, czy to małe kąty rwę, czy właśnie za duże kąty. Nie zlinczujecie, ja się nie mylę, ale w tym aucie jest V8? V10? Wiem, że E5, M5, E90, tak? 90 chyba. Wychodzi właśnie z salonu z V10. Z tego właśnie jest znana wielu osobom i kochana przez wielu. Za to ważne, że ma taki silnik. No, jakiś ten ziomek tam. Ferrari to zrobił, prawda? Czekaj. Ale właśnie, co chciałem powiedzieć, jest to, że wczoraj również jechałem pod górkę, ale nie jechałem jeszcze z górki, moi drodzy. Ale jak widzicie, zobaczcie, 200 tysięcy, to jest taka długa mapa, że 200 tysięcy spokojnie tutaj, moi drodzy, uzyskacie. Jak ja tu uzyskałem, to całe 300 nie mam pojęcia, ale... 300 miałem wczoraj 25, jeśli nie, a 304, przejdzie, jest ok. Ale moi drodzy, za chwilę polecimy w dół. O, ktoś w ogóle ode mnie z klubu mnie już pokonał. Ale patrzcie na to, patrzcie jakie to jest... A, zarąbiaszcza mapa, naprawdę, moi drodzy. To się strasznie podoba. Te ulice, nie ulice, to jeszcze nie byłem, jakby na mapie widzicie, nie byłem to jeszcze. Jest, kurczę, co muszę pośmigać, naprawdę. Jest gdzie pojeździć. O, ten zakręt, patrzcie. Ja tutaj już widzę jakieś, powiedzmy, zawody, nie zawody, które będą w drifcie. Cyk, 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 następnie przekładka.
wyprostowanie i kolejny zarzut. Dawaj, o, proszę. Uff, nice. Okej. Cyk. Cyk, zróbmy sobie jeszcze. Ja wiem, że niektórzy z was mają w prestiżu, nie prestiżu i tak dalej. Ja, moi drodzy, jestem na poziomie w tej chwili 64. Ja naprawdę, my to nie robię prestiżu, nie prestiżu, levele 1000, 500 i tak dalej. Naprawdę, ja po prostu gram w tą grę, aby mieć fajny czas, fajnie sobie spędzić i sobie pograć, pocieszyć się z tej gry i tak dalej. Nie powiem, że nie... Forza Horizon 4 jakoś mnie nie pociągnęła tak bardzo jak Forza Horizon 2, tudzież 3 i tak dalej. Aczkolwiek dalej ma fajną grafikę, jest... Gragun jest super. Krótko mówiąc, koniec gadania, lecimy teraz w dół, zobaczymy jak nam to pójdzie. Prawie backwards entry, który zrąbałem. O kurde, znowu zwalę. Okej, na czwórce powinno być spoko, ponieważ z górki lecimy. Mamy sportowa ponoć w tym aucie. W naszej piątce, aczkolwiek, moi drodzy, wyciekłości jest bardzo dużo, co mi się podoba. Ja sobie wyobrażam tutaj, kurde, to będzie bardzo trudny tor do ogarnięcia rekordów, tak dalej, albo do odkrycia, jak te rekordy bić, tego powodu, że jest długi tor. I każdy zakręt, moi drodzy, ma jakby swoją technikę i sposób, jaki powinien być przejechany. O! W końcu sucho się zrobiło, mamy dym z naszych opon. Kurczę, gdyby taką... Gdyby taką mapę w... jak się nazywa? Assetto Corsie, myślę, była beka. O, kurczaczki pieczone. O, kurczak, dawaj. Czwóreczka wbita. Na ręcznym, dawaj. Mamy wyścigowe hamulce, więc przodem za bardzo nie mogę hamować, ponieważ będzie mu za bardzo hamował, za mocno. Ale z tego co widzicie, z góry jest chyba łatwiej, wiele punktów wchodzi na drodze. Byłem już prawie 300 tysięcy, a jeszcze nawet przy końcu trasy nie jesteśmy. No kurde. No okej, ładnie nam to idzie, ładnie nam to idzie. Jak mówiłem, jeszcze wam pokażę za chwilę budowę auta, jak się zbudowałem. Nie powiem, że nie jest jakaś najlepsza budowa, ale auto mi się strasznie super mi się i trzyma, i jeździ fajnie. Ma wystarczająco mocy, jakże i jej brak, aby właśnie takie trasy pokonać na czwartym biegu spokojnie. Okej, pobiłem Adiexa? Kto tam u mnie był w klubie? Ten był wyższy poziom. Okej, 79, no dobra, moi drodzy, kurczę, wydajecie mi tutaj pole do popisu. A przy, jakiś wyścig zróbmy. O, patrzcie, akurat. Dobra, to lecimy do góry, bierzemy ten wyścig i akurat sobie będziemy się ścigać driftując w dół. To będzie dobre. Więc pomysł jest taki, moi drodzy, że będziemy się ścigać driftowozem, czyli naszą drifterską limuzyną w tej chwili. Będziemy ścigać w wyścigu, zobaczmy. I to będzie również właśnie, jedziemy w dół, solo. Będziemy teraz właśnie lecieć w dół. Teraz będziemy się ścigać naszym właśnie driftowozem. Jak widzicie, jest również M5 obok nas z wyścigowymi oponami i tak dalej, więc... Oni będą szybko śmigać, ale zobaczymy, czy właśnie drifterskim samochodem damy radę szybko przejechać i ścignąć się po drifterskim również torze, którym właśnie jest ta mała nasz szlak. Ale dobra, mniej gadania, więcej robienia, moi drodzy, więc zobaczmy, dokąd nas to zabierze. Okej. Ja się ślizgam, tyle kurde, trzeci bieg. Czwarty bieg. Okej, dam radę. Czwarty bieg. Jak mi turbina syczy. Au. Okej, nie mogę zejść na zbyt niski bieg.
Okej. Okay. Ale czego oni nie potrafią, jest to driftować. Bang, patrz, facet, kurde, piątka. Zwierzę jest drogi. Okej. Okay. Cyk, i teraz ten zakręt ładny boczkiem. Okej, okay, to nie jest chyba najlepszy, najlepszy pomysł, aby driftować w takim razie. Ale zobaczmy, jak najlepiej uda mi się przejechać tą trasę. Właśnie, czy w ogóle jest szansa, by wygrać? Nie sądzę. O, zaliczyłem. Ouch. Ile BM-ek jest w ogóle? O, to jest ta BM-ka, którą wcześniej użyłem jako tarcza. Ouch. I drugi raz użyłem jako tarcza. Ouch. Damy radę, moi drodzy. Okej, okay, mamy zaliczone. Driftem ładnie, akurat ten zakręt fajnie mi wyszedł. Dawaj, gaz, do przodu. Dawaj. O, facet, ale ja omijać pachołków to ja nie będę. Na ręcznym dawaj, ładnie. Dawaj. Nie, damy radę. Ale pozostawcie ty, facet, kurde. Bo cię wyrzucę, że jako tarczę za chwilę. Patrz, jak nam ładnie idzie. O. I teraz macie przejebane, bo jest prosta droga. Właśnie czwóreczka, piąteczka, aha, ale oni też są szybcy. Ale będę miał ostatni. Aha, jestem ostatni. Facet, po trupach. Po trupach! No nie gada, że będę ostatni, ty. No, okej, okay. Będę miał ostatni, jestem, więc uważam to za sukces. Jest sukces! Zawał. Także dobra, nie patrzmy na to, na nasze wyniki, bo to trochę jest poniżające. Aczkolwiek, moi drodzy, co chciałem powiedzieć, jest to, że niestety moje drifterskie auta nie są dobre do wyścigów. Niektóre są te przy mniejszej mocy, ponieważ potrzeba je bardzo ostro w zachęt zarzucić, żeby w ogóle zdriftowały. Ale auta właśnie jak to, które ma 847 konia, ile się nie ma, jest to całkiem sporo do wyścigu z górki. A więc, moi drodzy, pokażę wam teraz szybko jeszcze, co w tym aucie jest, co w tym aucie siedzi. Custom upgrades, więc teraz silnik. Silnik jest, nie będę szedł jeden po jednym. Wszystko jest na maksa. Również podwójne turbosprężarki, które generują nam mocy 844 konia, nie 47. Więc to jest w środku w aucie, to jest w silniku. Silnik jest również oryginalny, tylko jeszcze sprawdzę. Silnik jest oryginalny, mamy do dyspozycji 4.0 V8, mamy do dyspozycji 5.0 V10 i to jest chyba od M5, tej nowszej, o ile się nie mylę, ale nie jestem pewien, nie chcę bzdur gadać. Mamy również 5.2 V10 również, to jest to. Napęd na 4, nie, jest napęd na tył. Mamy Natural Aspirated. Czyli brak turba i mamy podwójne turbo, dwie turbosprężarki. Powiedziałem bez turba z tego powodu, że natural aspirated. Wiem, co to znaczy po angielsku, nie mam pojęcia, jak to wytłumaczyć i jak to się nazywa po polsku. Więc mamy właśnie twin turbos w naszym autku, w naszym M5 E39. Jeżeli się mylę z E coś tam, to mnie poprawcie. Sorry, nie jestem dużym fanem BMW, aczkolwiek staram się wiedzieć jak najwięcej z tego powodu, że jaki kanał prowadzę i o jakiej tematyce jest. Bogiem nie jestem, mam prawo się pomylić. Ale wydaje mi się, że to jest chyba E39. Szybko sprawdzę jeszcze. Miałem rację, to jest E39, więc jestem z siebie dumny w tej chwili, moi drodzy. Krótko mówiąc, lecimy dalej. Jeśli chodzi o ulepszenia aerodynamiki i tak dalej, to nie mamy nic. Tylny spoiler jest typowy, forzowy, który po prostu żygać mi się chce na jego widok. Ale jest jak jest, więc nie mamy żadnego spoilera. Co do kół, mamy opony sportowe, ale się nie mylę, tak. Taki typowy właśnie, jeżeli chodzi o drift. Mamy również wyścigowe, Horizon Edition, Rally Tires, czyli offroadowe i drag Tires, których nie biorę i nie używam pod żadnym pozorem. Szczerze mówiąc, chciałbym spróbować w jakimś momencie te właśnie drag Tires i zobaczyć, jak one się w ogóle trzymają na drodze. Prawdopodobnie w naszej kolejnej budowie, ponieważ zbudujemy bardzo interesujące auto w następnej odsłonie szkoły driftu. I moi drodzy, jeżeli chodzi o szerokość, to spodamy 265.
A znamy 305, jest to wystarczająco pod drift i niewystarczająco pod wyścigi, więc nie łudźcie się tym, że będziecie mogli tym autem się ścigać. Jeżeli chodzi o sprzęgło z księgi biegów WOW? Driveline? To jest chyba WOW się mówi po polsku, tak? I mechanizm różnicowy, który lubię mówić po polsku, ponieważ jest to trudne słowo, a mechanizm różnicowy, a łatwo mi się je wymawia, więc jest spoko. Więc te cztery również są na maksa, tylko sprawdzę podwójnie na maksa i mechanizm różnicowy, czyli differential jest również na maksa. Następnie moje zostały nam platform and handling, czy nasze hamulce, zawieszenie, klatka i tak dalej. No same hamulce są wyścigowe. Nie wiem czemu jak budowałem wczoraj, nie wiem czemu są wyścigowe. Weźmy w sumie je na... weźmy w sumie sportowe, ponieważ nie powiem, że nie. Były momenty, gdzie hamuję i ja to po prostu próbuję się zatrzymać, zamiast lekko zwolnić. Więc wracam do sportowych. Jest znam je, wiem o co chodzi, wiem jak się z nimi gra, wiem jak się driftuje z nimi. Wyścigowe nie są jakoś moje, nie jest to moja preferencja. Jeśli chodzi o zawieszenie, wiadomo, drifterskie. Camber jest z drifterskiego zawieszenia, nie zmieniałem camberu. Jeżeli chodzi o ustawienie, nie zmieniałem, więc jak zbudujecie, tak wychodzicie z salonu i driftujecie. Nie zmieniałem tego, nie zmieniałem tuningu, ponieważ nie było to potrzebne. Jeżeli chodzi o front anti-rollbar i anti-rollbars, obydwa są na maksa. Klatka nie jest założona, moi drodzy. Z tego powodu, że auto jest bardzo ciężkie, waży już 1,5 tony praktycznie, 1400 kg. Przy 800 koniach to jest nic, aczkolwiek w grze, moi drodzy, to jest zauważalne. Te ekstra 200 czy 150 kg to jest różnica. A tutaj by nam ważyło praktycznie 1,5 tony, gdybym założył klatkę. Co prawda klatka auto tak wydaje się bardziej sztywniejsze, aczkolwiek nie. Ja staram się zapobiec tej ekstra wagi. Więc auto ogólnie by ważyło nam 1800 kg z klatką 1770 kg bez klatki, bez odchudzenia, a z klatką i bez odchudzenia ważyłoby około 1900 kg, czyli około 2 ton. Blisko 2 ton. Więc to jest właśnie co siedzi, tak wygląda właśnie wnętrze tego auta. Więc moi drodzy, to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli się spodobało, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i piszcie w komentarzach, jakie kolejne auto chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam. I trzymajcie się. Hej.